Cześćko, witam was bardzo, bardzo serdecznie, jestem Duszyk, to jest odcinek ze Skyrim, oczywiście 35 łapaczek równa się kolejny odcinek, więc zapraszam was do oglądania, widzimy się na pierwszej ręce, yo! Dobra, jesteśmy na pierwszej areneczce, co się nazywa Castle. Będziemy pykać w ludzi. Oczywiście mój ROAD to jest osiągnąć 30 tysięcy punktów na tym trybie. Niewiele mi brakuje, brakuje mi 4000 bodajże i coś. Z hakiem, albo coś tam tego jest, no. Na szczęście, żem dorzucił. Dobra, ciśniemy w górę. Co tu mamy? I mamy klatę. Won. Jaki wariat ty. Boom. Dobra, zdedał. I ostatnie cztery typy zostały, ja chyba wiem, gdzie wszyscy się podziewają. Idę pierwszą osobę zabić. I chyba ty masz spodnie diaksowe. Coś, co jest mi aktualnie niezmiernie potrzebne. Dobra, zginął. No i mam te jak spodnie, dobra. I ostatni typ. O, został tam. Oczywiście zaraz od razu. Gdzie ten typek jest? Zorał? Czy mi się wydaje? Lol. Jak można się na mnie patrzeć i mnie nie uderzyć? Jaki knokty. Poleciał jak torpeda. Dobra, to była pierwsza ręka. Widzimy się już na kolejnej, więc eluwa. Jesteśmy znów na mapce Castle. Także gramy. Dobra. Chyba fulla ręka jest, z tego co widzę. To sobie trochę powalczymy z ludźmi. Ile nie są zaś słabi, niedługo będziemy walczyć. Wyszedł z areny. To sobie jego itemy pozbieramy. Dobrze, że sobie w sumie wyszedł. Będziemy mieli full secika, właśnie chciałem to powiedzieć. Cofka ty! Nie ma takiej klasy, co cię cofa. Spadłbym. Dlatego dobrze, że te perły tu rzuciłem. Idziemy na środek. Trafimy czy nie? Ło, perfekcyjny rzut. Szem państwa normalnie. Torpeda z tym rzutem. Okej. Okay. Dobra. Gdzie jest ostatni typo? Nie wiem po co w ogóle to wszystko zbierałem, jak jeden typek mi został. Dobra, widzę cię. Trafię czy nie trafię? O fuck. Elo. 360, dobra, dobra, widzimy się już na kolejnej ręce, miecz wraca do gry, elo. Dobra, jesteśmy na kolejnej arence, czyli znowu. Osoba się tu prosi o nazwę kanału, więc jej podałem. Dobra, idziemy do tej skrzyni od razu. Dzida. Nie mamy zbytnio pereł. Co jest dużym minusem.
kurde, trzy i ktoś będzie u góry. Jednak nie. A może i nie. A może i racja, że nie. Leć. Zabity. Ile miał pereł? Dobrze, że go zabiłem teraz, bo bym go gonił po całej mapie. Dobra, wygraliśmy kolejną rękę. Ta ręka była bardziej taka na szybko, więc widzimy się już znowu na kolejnej. Elo! Dla starych widzów pamiętacie czasy z starego Minecrafta Pocket Edition, na którym grałem i byłem mistrzem Skywarsów? To właśnie te czasy mi tu wracają. Reaktywacja taka. Taka mini reaktywacja. To jest dla takich starszych widzów, takich już co są ze starego kanału. Byłem mistrzem Skywarsów kiedyś na Minecrafcie Pocket Edition. Nawalałem równo każdego, kto się tam zjawił i ze mną grał. Tyle osób, co już chciał nawet z Anglii. Bo tam to był angielski chyba serwer, z tego co pamiętam. Tyle dobrze pamiętam. Czekamy, aż to typy przyjdą. A po prostu będziemy dzidę walić na jakiegoś, na przykład tego. Nie wiem dlaczego, ale spodni urok. Sypnął cheater. Dobra. Mówiłem też, że dużo lubię zabijać cheaterów i potrafię zabić ich. I tak, po pierwsze, i daję wam info, nie ma żadnego makro. Po prostu się tylko tak klepie z takim knokiem. Przyzwyczajenie po prostu. I typek. Co ten typek robił? O kur... bip mać. Waliłem wszystkie perły. Nie. Zło. Oby ten typek był kaś blisko, bo to jest masakra. Dobra. Mam nadzieję, że ten typek w ogóle jest blisko. A nie po drugiej stronie na przykład mapy, bo to będzie masakra, jak ja będę musiał go gonić. Co? Aha, dobra. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Ziomeczku, odcinek ci się spodobał, zostaw oczywiście łapeczkę w górę. Ja mam super gacie, na które musiałem bardzo ciężko zarobić. Oczywiście zostaw łapeczkę w górę, subskrybuj mój kanał, możesz polecić nieznajomym i tak dalej. Ja byłem Duszek, do następnego odcinka, na razie, cześć, yo.